Dla nich mundial odbywa się co roku. Już szósty raz w Zagórowie pod tą nazwą rozegrany został charytatywny turniej piłki nożnej. Podczas imprezy zbierano środki na operację Patryka Radnego. Sześcioletni mieszkaniec Poniatówka w gminie Słupca cierpi na rzadką chorobę, która w znaczący sposób utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Patryk choluje na klątwę Ondyny, czyli CCHS. Po prostu zbieramy na to, żeby mu wszczepić stymulator przepony, żebyśmy się mogli pozbyć rurki tracheostomijnej i żeby jego życie było trochę łatwiejsze. Jak zasypia w taki głębszy sen, zapomina o oddychaniu, trzeba go podłączać po respirator. Koszt zabiegu to około 500 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zebrać 370 tysięcy. Około 80 tysięcy złotych to efekt mundiali dla Patryka w Zagórowie. Wszystko zaczęło się 6 lat temu, od momentu, gdy oglądaliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i stwierdziliśmy, że w Zagórowie też można było zorganizować coś na wzór Wielkiej Orkiestry poprzez mundial właśnie. No jak widać, wszystko kręci się i mundial na stałe wpisał się w terminarz tutaj naszych powiatowych gier, także bardzo nas to cieszy i uzbieraliśmy dla Patryka już 80 tysięcy. Jeśli w tym roku uzbieramy 20, suma łącznie uzbieranych pieniędzy przekroczy 100 tysięcy, także wielkie podziękowania dla wszystkich drużyn, dla szkoły ponadgimnazjalnej w Zagórowie za udostępnienie hali, dla każdej osoby, która nam pomaga. Zainteresowanie wydarzeniem co roku jest duże i tym razem do rywalizacji stanęło 16 zespołów. Oprócz tych lokalnych nie brakowało gości z nieco dalszych stron. Choć to impreza charytatywna, wynik też ma znaczenie. Widzę, że zaangażowanie zespołu jest naprawdę duże. Nikt tutaj nogi nie odstawia. Przyjechaliśmy z nastawieniem na gdzieś zabawę, rekreację, ale widzę, że trzeba będzie się tutaj wspiąć na wyżyny, żeby nie odstawać od tych zespołów. Jestem naprawdę mile zaskoczony poziomem takiego turnieju charytatywnego, bo to zespoły, nazwy nie wskazywały, że to ligowe zespoły, ale widzę, że poziom jest naprawdę fajny. Można się pobawić, pograć i gdzieś tam sobie ten czas niedzielny zagospodarować i zorganizować fajnie. Oprócz wpisowego, na pomoc Patrykowi trafią również środki z licytacji. Wśród nich jak zwykle nie brakowało ciekawych rzeczy. Najcenniejsze były koszulki piłkarskie z autografami samych zawodników. Więcej informacji na temat chłopca oraz tego, jak mu pomóc, znajdziecie na jego stronie na Facebooku.